Chapter 4. Krwawa Mary. Idźcie przodem. Niedługo do was przyjdę. Dobrze, ale spróbuj już nie wkurzać seryjnych morderców. Przynajmniej nie przed śniadaniem. Oczywiście, że nie. Ale to taki ładny poranek. Chcę się tylko tym przez chwilę cieszyć i zebrać myśli. Jasne. To do zobaczenia później. I nie wdepnij w owczą kupę. Te owce są dobrze wytresowane. Nie strają w ogrodzie. Możesz teraz wyjść, mały przyjacielu. Wiem, że za mną chodziłeś. Kitku! A to co? Plakietka z imieniem? Zobaczmy. Mila. Ładne imię. Gdzie jest twój właściciel, Milo? Zgubiłaś się? Cóż, możesz zostać jak długo chcesz. Zawsze znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego kota. Nowa umiejka. Mila, reanimuj i kontroluj świeże zwłoki. Zawołaj imię kota, by aktywować. Tylko na Barnhouse Lane. Wow. Widzę, że nie ma użyć. Nie ma użyć. Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Barnhouse Lane. Znowu ostatnio skończyliśmy na takim cliffhangerze troszeczkę, bym powiedział. Ostatnio. No ale wiecie, no to są takie idealne momenty na zakończenie odcinków. Ja wiem, że ten odcinek miał chyba 38 czy 39 minut. No, czasem tak bywa. Ale naprawdę to było idealne miejsce, żeby zakończyć rozgrywkę. A ja sobie polecę szybko jeszcze zapisać. I ja powiem wam osobiście, że ja tą grywkę jeszcze robię sobie z poprzedniego odcinka, więc ja to sobie zapiszę. I za chwilkę do was wrócę, więc widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, wracamy już sobie, bo oczywiście musiałem to zakończyć na chapterze numer 4, na rozpoczęciu chapteru numer 4, więc dźwięk powinien być delikatnie lepszy. Dobra. Mamy teraz Milę. Reanimuj i kontroluj świeże zwłoki. Tylko tak, musimy zawołać imię, aby aktywować. Tylko na Barnhouse Lane. Okej. Okay. Musimy i zrobić George'owi kanapkę. Najgorsze jest to, że naprawdę nie pamiętam, jaka ta kanapka musiała być, żeby on był zadowolony. Więc pewnie George nas nie polubi za te kanapki, niestety. Niestety. Wow. Someone's popular today. Ktoś jest dziś popularny. Co? Co masz na myśli? Koty, tylko na nie spójrz. Uwielbiają cię. Koty? A, tak. Te kudłate urwy są raczej urocze, co? Sarah mówiła, że kotów nie można wpuszczać do środka. Naprawdę? Zawsze wolała psy. Ale nie martw się. Nie powiemy jej o kotach. Kieran też jej nie powie. A Jenny... Cóż. Takie jak ona nigdy nie zostają długo. Pewnie wyjedzie przed następną niedzielą. Hej, nie idziesz czasem w stronę kuchni, co? Tak. Głodny? Nie pogardziłbym dobrą kanapeczką. A. Jasne, już się biorę. Okej. Wiecie co, dajcie mi sekundę. Ja sobie zobaczę George... Sandwich. Bo ja naprawdę nie pamiętam, a zabrali nam tą książkę. Barnhouse Lane. Sandwich Recipes. Okej. Okay. Już widzę. Już chyba mam. Mam chyba kanapkę, kochani. Zróbmy tą kanapeczkę. Przygotuj posiłek. Okej, okay, potrzebujemy tak. Chleb. Potrzebujemy sera. Gdzie jest ser?
Ser jest tu. Potrzebujemy słodkiej kukurydzy. Rozumiem, że to jest to. Słodka kukurydza, majonez i tuńczyk chyba. Tak, tuńczyk. Jak to można robić? Zrobię no dziwną kanapkę. Okej. Okay. Przynajmniej tak tutaj piszą, żeby zrobić. Nie bój się ciemności, Angie. To luksus, na który cię nie stać. Wejdź przez nią jak kot z otwartymi oczami i umysłem. Powiem wam, że się trochę wydygałem. Teraz nie wiem, czy to jest wina kanapki? Wow. Przecież to my. I nasze udane próby są. Ja będę musiał to wypikać, co? Nie. Czwarta minuta? Nie. Ósma minuta. No dobra. Rozumiem, że musimy siekierę wziąć. Nie, nie mamy siekiery. Też nie? Przejdź przez nią jak kot z otwartym umysłem. A tu była siekiera. Przepraszam, ja jej nie zauważyłem. Spadaj. Siekiera Arno. Musiałam ją zgubić i nawet tego nie zauważyć. Wyciągnij. Tak mi się wydawało, że potrzebowaliśmy siekiery. Dobra, mamy to. Najgorsze jest to, że powiedziałem tutaj złe słowo, a YouTube go nie lubi. Możemy je ścinać. Możemy je ścinać. I tak nie mam zamiar. Rozumiem, że to są moje wybory. What? Klucz lwa. Ona w ogóle ma ósemkę na sukience. Tego nie zauważyłem wcześniej. Okej. Okay. Ścięliśmy wszystkie. A, tu są drzwi po prostu, okej. Okay. Uwaga, kwarantanna, strefa kwarantanny. Dobra, wbijamy. Odblokuj. Znaczy, chyba i tak musieliśmy to zrobić. Idziuś. Da. Witaj, spalony kocie. Wyglądasz dziś na większego. Tak? Może dlatego, że jestem z ciebie taki dumny. Już dwa zadania ukończone. Dobra robota, Angeline. Naprawdę ci się to udaje. Chyba tak. Dzięki. Ale czemu znów tu jestem? Tak to działa na Barnhouse Lane. Gdy znajdziesz to miejsce, już nigdy go nie opuścisz. Czy ja nie żyję? Czy ja zakrztusiłam się na śmierć przez ten... Nie wiem co. O to chodzi? Nie. Jesteś tu, bo czas na twoje trzecie zadanie. Ale dopiero co skończyłam ostatnie. Nie masz dużo czasu, Angie. Wiesz o tym. Dobra. Co mam teraz zrobić? Musisz udać się do pobliskiego miasteczka, Honington. Jest tam niejaka Mary Wills.
Mieszka w domu na przedmieściach, z daleka od wścibskich oczu. Kiedyś była na pierwszych stronach gazet, teraz... Raczej zapomniano, że istnieje. Widzisz, Mary była kiedyś pielęgniarką. Pobierała krew. Pewnego dnia koledzy złapali ją na kradzieży torebek z krwią. Chowała je do bagażnika samochodu, by potem zabrać je do domu. Mary straciła pracę, ale nie poszła do więzienia. Zamiast tego spędziła kilka lat na oddziale psychiatrycznym. Leczono na schizofrenię. Dobrze, ale co tam wspólnego ze mną? Wejdziesz do domu Mary i upuścisz krople swojej krwi do jej posiłku. Potem upewnij się, że go spożyje. Dlaczego? Bo w krwi mieszka twoja choroba. Jeśli chcesz ją uleczyć, najpierw musisz się z nią z kimś podzielić. Kimś okropnym, takim jak Mary. Ale to jej nie zabije? Nie, to tylko część rytuału. Ma to tylko symboliczne znaczenie. Ale jak ją zmuszę do jej wypicia? Ona kocha wszelką krew. Pokocha i twoją. Nie bez powodu nazywają ją krwawą Mary. Przekonasz się. A teraz wracaj, nim biedny George umrze z głodu. Ale ja... Nie. Cisza. Słuchaj. Bądź spokojna i pozwól, by mrok zabrał cię z powrotem do twojego świata. Czyli za nimi na kanapki. Angie? Rak, prawda? Biedactwo. Mogę coś zrobić? Nie, po prostu nie traktuj mnie, jakbym umierała. Nie potrzebuję tego. Możesz zachować to dla siebie. Nie chcę, żeby każdy mi współczuł. Dałaby mi się przyjaciółka. O, i to jest najlepsze. Ale, wiesz, zrozumiem, jeśli musisz wyjechać. Ta farma na odludziu nie jest raczej odpowiednim miejscem do kogoś takiego jak ty. Właściwie to... George powiedział mi, że na górze jest wolna sypialnia. Mogę ją wziąć, jeśli zechcę. Tak? To miejsce jest dokładnie tym, czego potrzebuję po moich przejściach. Więc skorzystam z jego oferty i zostanę na jakiś czas. Chodzi o to, że robiłam pojebane rzeczy. I nawet nie mówię o tym księdzu. Chodzi o wiele rzeczy. Wyprzyłam sprawę. I też przydałaby mi się przyjaciółka, Angie. Dobrze. Jest tylko jeden problem. Pokój, cóż... Jest zamknięty. I ani George, ani Killian nie wiedzą, co się stało z kluczem. Może ty go widziałaś? Nie wiem. Widziałam dużo kluczy. Jak wygląda? Jest żółty i chyba jest na nim lew. Lew? Chyba. Takiego słowa użył Killian. Naprawdę przez połowę czasu nie mogę zrozumieć, co on mówi. Dam ci znać, jeśli go znajdę. Mamy taki klucz. Oczywiście, że mamy taki klucz. Złoty klucz, który znalazłam w ludzkiej pinacie. Zaraz, czy ja go nie wziąłem we śnie? Czemu nadal go mam? No właśnie. Mamy go, mamy go, mamy go. Ja go mam. I teraz pytanie, czy to jest jako dodatek? Czy to była moja decyzja, którą, że tak powiem, stworzyłem sam sobie? To jest dobre pytanie. To był komputer, tak w ogóle. Właśnie, czemu my z tym komputerem jeszcze nic nie robiliśmy? To jest dobre pytanko na 1000 punkciorków.
Nadal nie widzę, gdzie może być ta sypialnia. Tu? Tu była ta sypialnia. No dobra. Znalazłeś klucz? Nie zauważyłam, że cały czas go miałam przy sobie. Przepraszam. Aha, w porządku. Wchodzimy? Nie, nie pytaj. To twój pokój. Okej. Jedną z zalet bycia aktorką jest to, że zawsze przebywam w 5-gwiazdkowych hotelach. Mają te luksusowe szafroki i miętowe czekoladki czekające na ciebie na poduszce. Czasem mają nawet serwis hotelowy dla zwierząt. Wyobrażasz to sobie? Możesz zamówić pierdolonego gotowanego łososia do swojego chihuahua, jeśli masz taką potrzebę. Ale ten dom i ten pokój są o wiele lepsze. W jaki sposób? Nikt niczego tu nie udaje. To jest prawdziwe. Tak jak pająki. Poczekaj, aż kiedyś znajdziesz. Nie przeszkadzają mi pająki. To miejsce jest dokładnie tym, czego teraz potrzebuję. Jenny, czy to na pewno nie jest to, że otarłaś się o śmierć, sprawia, że widzisz wszystko przez różowe okulary? Bo bądźmy szczerzy, ten dom jest nieco gówniany. Mam to gdzieś. Od dawna nie czułam się tak świetnie. W takim razie, baw się dobrze. Muszę coś załatwić, Honington. To chyba do zobaczenia. Mam nadzieję, że to coś nie jest znów związane z jakimś seryjnym mordercą. Honington? Proszę cię. Jedyne, co możecie zabić w tym martwym miasteczku, to nuda. Jasne. Nie chciałem cię traktować protekcjonalnie, tylko... Uważaj, dobrze? Dobrze, daj Hugo. Nie? A może siekierę cię? Nie mam siekiery, fuck. Made in China. Czy wyłączenie światła, gdy Jenny jest w środku, nie byłoby niegrzeczne? Tak, ale to chcę zrobić. Nie da się. Oh no. No i dobra, tu jest jeszcze jakaś sypialnia, nie wiem czy zauważyliście. Czemu oni nie dał tej sypialni? No właśnie, czemu oni nie dał tej sypialni? Może tu nie ma po prostu materaca, ja tego nie widzę. Mniejsza o większość, dobra, idziemy do Huntington. Huntington. Huntington! Czy ja dałem George'owi kanapkę? Ja mówię już w formie żeńskiej, naprawdę. Nie dałem George'owi, nie dałem George'owi kanapki. Nie wygląda najlepiej, ale kto wie, może George'owi zasmakuje. Zobaczymy. Je, ale chyba mu za bardzo nie smakuje. No kurwa, Reddit! Reddit! Czemu mnie oszukał Reddit? Okej. Okay. Nieważne, chyba Reddit sam nie wie, kurwa, jak knapka za George jest dobra. O matko bosko. O matko bosko. Dobra, no idziemy. Mamy własną bryczkę. Mamy własną bryczkę, to możemy sobie pojechać, nie? O, Kirian! Hej, pielęgniarko! Dokąd zmierzasz? Do Huntington. Na zakupy? Nie zupełnie. Właściwie to miałam... oddać krew. No wiesz. O, żeby ocalić czyjeś życie i tak dalej. Tak, dokładnie. Żeby ocalić życie. Oje. Dobra, zbadaj. O, mój samochód. No raczej. Zobaczysz, że to jest szyba wywalona. Nie ma maski nałożonej. Znaczy, ma maskę nałożoną. Pierwszoplanowa. Jedź do Huntington. Ja to bym tak akcentował. Huntington. Zapomnę przy pierwszej lepszej okazji, ale Huntington. Żarty się dzisiaj mnie trzymają. Ach, świetnie. Chyba zbliża się wielka burza. Nium.
Fajnie by było spotkać jakieś postacie z The Cat Lady. Naprawdę. Byłoby miło. Jebana pogoda. Wziąłem ten shotgun. Dalej lepiej pójdę pieszo. Nie chcę zaarmować Mary, parkując pod jej blokiem. No dobra. Może gdy skończę z krową Mary, powinnam przynieść do domu rybę z frytkami dla George'a i Jenny. I Kiriana, tak myślę. Widzę, że ona też się Kirianem teraz już polubiła troszeczkę. No dobrze, bardzo miło. Myślę, że to będzie miało jakieś swoje konsekwencje potem. Ale myślę, że powinieneś przestać palić. Tak jak ja. Od 2 tygodni. Town Center. Widzicie analogię do It? Tu jest studzienka. Nigdy nie zostałam mamą. Nie mogę powiedzieć, że rozumiem dzieci. Chyba teraz nigdy nie zrozumiem. To jest po prostu z filmu coś i z książek Stephena Kinga. Stephena Kinga, nie Stephena. Stephen King. Ten balonik to jest naprawdę. To jest stricte nawiązanie do tego. Ulet. Taki duży budynek handlowy się marnuje. Czekasz, ktoś go wynajmie. Ale biznes chyba tu nie kwitnie. Zardzewiała jak Mazda. Moja Mazda. Hi. To tutaj spotykają się miejscowe pijaczki? Liczba pustych butelek by na to wskazywała. Roztrzaskany na pół jak gałąź, przepraszam. Krwawa Mary jest tak silna? Nie, to niemożliwe. Blood Mary. Droga zamknięta. Co ty nie powiesz? Chyba dzieciaki napisały coś na znaku. Krwawa Mary. To trzeba zrobić przed tym, przed lustrem. I to chyba o 12 w nocy. Kosze są pełne. Wygląda na to, że nawet śmieciarki omijają to miejsce. To musi być dom Mary. No dobra. Żaden stary dom nie jest kompletny bez starego rozklekotanego płotu jak ten. Podaj ścieżkę. Ta wąska ścieżka musi chyba prowadzić na tyły domu. Rozumiem, że raczej frontem nie wejdziemy. Na górnym piętrze pali się światło. O Jezu, już czas. To dobrze. Jeśli jest na górze, łatwiej będzie się wkraść. Zamknięte. Pukać nie będziemy. Wejdź na podwórko. Rozumiem, że tu jest dom. Śmierdzi jak gówno. Tu w ogóle drut kolczasty. What the fuck? To jest z nią nie tak. Szopa ogrodowa. Zamknięte. Czemu wy zamykacie szopy ogrodowe? Kitku. Witaj, Moonlight. Mogę tak na ciebie mówić? Szedłeś za mną tutaj? The Honington? Naprawdę? Jeju, będziesz tego żałować. Mam okropne przeczucie, że nic dobrego tam na nas nie czeka. Ale skoro już tu jesteś... Pomożesz mi raz jeszcze? Włammy się do tego gównianego starego domu i dajmy krwawej Mary jej lekarstwo, dobrze? Naciśnij RB. Czy mogę oddać? Nie mogę oddać. Kurde, nie sprawdziłem, czy było pootwierane. Okej. Okay. Tu mogę wejść, okej. Tu pewnie też. Po rurkach. Opa. Chciałem złapać Weronę. Czy kruka. Nie wiem, co to jest nawet. Opa. Dobra, czyli krwawa Mary jest w domku. Ja coś zepsułem? Chyba tak. Okej. Ops.
opak. Czy to są koty? Czy nie, to są psy chyba. Co za chory typ. Znaczy typiarka. Miał. Nie wiem, czy ja mogę wyjść stąd. Mogę, ale i tak tu nic nie zrobię. Bardziej interesuje mnie, dlaczego nam dali tutaj możliwość przejścia. I po co? Nic nie ma. Okej. Ciekawe. A co idziemy? Może jakieś myszki złapiemy? Myszki, kiszki. Myszki, kiszki. Nie ma. Chyba jesteśmy w jej domu. To bardzo ciekawe. Rozumiem, że tu jest zamknięte. Czy my się będziemy musieli chować? Nie, ale możemy sobie zapalić co najwyżej. Dobra, idziemy. Koty tak nie wchodzą. Jaki pierdzielnik, matko. Ale tu możemy wejść na górę. Tu się coś przypala. Dobrze wiedzieć. Jak prawdziwy kot na lodówce. Wiem, że jak w Mario przejdziemy poza mapę, ale nie. Ale niestety nie. Trochę nie rozumiem, dlaczego my tędy idziemy. Ale być może zaraz się zdziwię. Widzę, że tak samo ma krew. Tu jest jakiś typ. What the fuck? Nie powinno cię tu być. Uciekaj, amigo. Uciekaj, póki możesz. On jest kadłubkiem. Pierdziele. Ona jest chora. A, my możemy na klamki naciskać. Tu jest otwarte. Ja nie wiedział. Więcej krwi. Nie! Nie, zostaw kitku! Ty mały, śmierdzący chuju rudy! Ten kolejny cholerny kot nie będzie mi się tu zakradał. Przysięgam, że jak nas nie cofnie... Pierdolona suka. Nie, kochani, nie! Kurwa, Alt F4. Nie będzie tutaj czegoś takiego. Okej, kochani, podejście numer 2. Nie pozwolę kitkowi zginąć. Huk z tym Aaronem, czy jak tak, jak on tam się nazywał. Naprawdę, on mi nie przeszkadzał, że zginął. No trudno, taka nasza decyzja, ale kitkowi nie pozwolę zginąć. Choćby nie wiem, co się działo. Nie pozwolę. Tu zamknięte. Teraz już wiem, że mogę skakać w razie czego na drzwi. Być może nam to w jakiś sposób pomoże. No naprawdę wątpię, żeby twórcy pozwolili kitku zginąć. No jak pozwolili kitku zginąć, to się wkurzę. Naprawdę się wkurzę. Nie może tak być, że kitku będzie umierał mi tutaj. Nie może tak być. Będą zamknięte? Kurde. No, moi drodzy twórcy, naprawdę jak pozwolicie kitku zginąć, się wkurzę. To jest zamknięte. No tylko i wyłącznie tu zostaje. Nie powinno mnie tu być, ja wiem. No poczekajcie, to muszę sprawdzić. Okej, moi drodzy, powiem tak.
Przeszukałem net i podobno nie da się Moonlight uratować, więc twórcy pływą w dupę, naprawdę. Kurde. To po co ja teraz specjalnie od grę przechodziłem od nowa? Starałem się, kochani. Nie ma mnie. Nie ma mnie. No dalej, wychodź. Nie ukryjesz się przed Mary, kolego. Nope. Nie wyjdę. Chcesz tu siedzieć cały dzień? Tak. Dobra. Pójdę. Już sobie stąd idę. Nope. Nie idę. Idę. Nie. Miał. Nie. Nie pójdę tam. No nie, no przecież nie chcę, żeby kotek umierał. Nie? Musimy chyba. Ty mały śmierdzący sierściuchu. Żaden kolejny cholerny kot nie będzie mi się tu zakradał. Właśnie masz odstrzelony kurwa łeb. Przysięgam, że zrobię to z pełną premedytacją sam osobiście. Pierdolona suka, dokładnie. Odjebiemy cię. Odjebiemy cię. Osobiście cię odjebię. Zmuśmy rydę spożycia krwi, Angie, okej. Okay. Widzę, że Angie się wkurwiła tak samo jak ja. Ukryj się. Ale wkurwiona. Okej. Okay. Badaj. Lodówka psychopatki zabijającej koty. Po prostu nie można się tu spodziewać normalnych produktów. No i miałeś rację. To po prostu... Nie, brak słów, by to opisać. Weź mózg. Nie mogę nieść mózgu w rękach. Jej bym mógł. Sterty naczyń i wielki garnek z czymś, co przypomina mi kaszankę. Zbadaj. Zupa warzywna gotuje się na kuchence. Wygląda obrzydliwie, a pachnie jeszcze gorzej. Dodaj swoją krew. Dobrze, dodanie krwi do zupy Mary to na pewno dobry pomysł, ale... Potrzebuję czegoś ostrego, żeby się skaleczyć. Cholera, czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Śrubokręt. Nie, lepiej nie. Kurwa, jednego noża w zasięgu wzroku. Jak ona gotuje? Nie, sam widok wykręca mi żołądek. Nie będziemy próbować. Nie wiem, ugryź się czy coś, kurde. Kobito. Jak ty na mord idziesz? Badaj. Obrzydliwie wyglądająca lodówka. Och, chyda. Weź serce. Cholera, drzwi się zacięły. Idziemy do piwnicy. Może coś tutaj ominąłem? W ogóle to jest safe.
Kurczę, naprawdę chciałem Moonlight uratować. To nie jest tak, że ja nie chciałem Moonlight uratować, bo naprawdę chciałem. Same stare śmieci, zepsute parasole, zardzewiałe rury. Nie przydadzą mi się. Półki są pełne słoików z piklami i fasolką. Chyda. Ten smród jest za mocny. Cały pokój jest w gównie. Mogłabym tam wejść, gdybym miała dobry powód, ale teraz nie warto. I tak tam pójdziemy. Ostatni dzwonek dla Angie. Ostatnia praca. Z takim kurwiszczem, no. Rozwalę ci ten łeb. Obiecuję. Zbadaj. Stary zegar dziadka. Nie służy tykania. Pewnie trzeba go nakręcić. Jest wejście. Tu jest jej sypialnia, ale pewnie też się da. A nie. Zbadaj. Stara maszyna do pisania. Chyba nie działa prawidłowo. Dodano nowy przedmiot. Okej. Okay. Ojej, nie chciałem tego zrobić. Chciałem czytać. Ale nie mogę. Oh no! Dobra, jest opis przynajmniej. 9. Jeremy. Śniadanie, płatki plus butelka. 13. Jeremy. Lunch. Wątroba z kurczaka plus bataty? 15. Opuszczenie krwi pół litra. 18. Jeremy. Kolacja mózg plus serce. 19. Nakarmić idiotę, zupa warzywna. A właśnie. I 21. Czas na przytulasy. Nakarmić idiotę, zupa warzywna. I wydaje mi się, że akurat tutaj dodanie do zupy warzywnej nic nie da. Wygląda jak egzemplarz Huntington Tribune miejscowej gazety. Dobra. Ale zobaczcie, że Moonlight nadal jest tutaj żywa. Moonlight nadal jest w umiejętnościach, to jest dziwne. Stare wydanie Huntington Tribune. Na pewno kiedyś pisali o Mary, gdy złapali ją z całą tą ukryzioną krwią. Ale nie może nic zrobić z tym. Tu zabili nasze kit. O fuck. What? Ty ruda suko. Nie wiedziałem, że ona tam jest. Nie wiedziałem, że ona tam jest. Dobra, tutaj w sumie nie musimy iść, bo i tak nic nie zyskamy. Jedyne co, to musimy iść na górę. Ale też wiemy, że ona jest po lewej stronie. To już jest fakt. I już wiemy, że w razie czego na lewo zbytnio iść nie możemy. Myślałem, że ona na górze siedzi, ale nie. Ale nie, na chuj jej kurwa widły w domu. O co? Ja go zrozumieć nie mogę. Dobra, podnosimy to. Idziemy teraz na prawo. Które jest otwarte. Możemy iść na górę. Kinia! Jeremy. Normalnie spodziewałbym się, że z takiej dużej miski będzie jadł owczarek niemiecki. Ale to najwyraźniej należy do tej strasznie wyglądającej świni. Z boku jest napisane imię Jeremy. Tak nazywa się ta świnia? No to wiemy, przyjdzie do nas. Okej. Teraz pytanie, czemu świnia jest tu na górze?
Nastawmy może zegarek dziadka. Chyba, że... Bo mamy teraz przedmiot, tak? Mamy papier. Mamy dwa papiery w sumie. Mamy dwa papierki. Być może w papierze możemy to ogarnąć. Mamy gazetę. Owiń serce w gazetę. No właśnie, wydano nowy przedmiot. I tak samo, jeżeli chodzi o ten móżdżek. Bo tak, tutaj było napisane, że... Jeremy się najem płatniki plus butelka, Jeremy lunch, wątroba z kurczakiem plus bataty, upuszczenie krwi pół litra, Jeremy kolacja, mózg plus serce. Nakarmić idiotę. Mózg plus serce. Weź mózg. Ale chcemy to wziąć w tę karteczkę. Nie mogę. Dobra, ale mamy tu jeszcze gazetkę. Owiń mózg gazetę. Raczej nie będę już potrzebowała tej gazety. No raczej nie. I teraz tak. Możemy ustawić zegar na... Najpierw muszę nakręcić zegar kluczem. Wiem, że klucza nie masz. To nie wiem. To jeszcze mi zostaje tak naprawdę tylko i wyłącznie, skoro mam ludzkie serce. Możemy świniaka nakarmić. Co jest? Na pewno to uwielbiasz. No dalej, jest swoją klasę Jeremy. Och, Jeremy, biedaczysko. Oh, Jeremy, you poor bastard. What has she done? Co ona ci zrobiła? No co? Nic. Ludzki mózg. Czemu do cholery noszę go ze sobą? Jesteś rozpieszczonym dzieciaczkiem Mary, prawda? Przepraszam, jesteś obliwą grubą świnią, dosłownie. Widzisz, jestem przyjazna. Jestem całkowicie przyjazna. Okej. Teraz możemy sobie przejść tu. Ten szyb chyba prowadzi do piwnicy. To szalone, ale myślę, że naprawdę wybudowała go, by tędy wyrzucać odchody świni. Okej. Zbadaj biurko. Dużo staromodnych drobiazgów. Porcelanowe świnie? Mary ma na ich punkcie obsesję. Dlaczego? Podaj książkę. W szybkim przejrzeniu widać, że dziennik jest głównie o rozwoju diety świni i jej tesurze. Jest też trochę bardziej intymnych szczegółów, przez których żałuję, że w ogóle tutaj żałam. Zbadaj pudełko czekoladek. To wygląda jak prezent na walentynki. Dla świni? Wątpię. Temu biedakowi smakuje chyba tylko mięso i... krew. Pewnie kupiła to pudełko czekoladek w kształcie serca dla siebie. Zajrzyj do pudełka. Jest zegar. Znaczy klucz do zegara. Kilka zdjęć, pewnie bardzo ważnych dla Mary, ale dla mnie nieprzydatnych. Nie no, masz klucz do zegara. Bierz to. Okej. Tylko co teraz? Co teraz? Możemy faktycznie to nastawić. No i co, nastawi się? Zadziała? Zegar, okej. Okay. A, i teraz możemy go ustawić. Okej. Okay. Rozumiem, że musimy operować na zasadzie tych kartek. Pewnie będziemy musieli ustawić na godzinę 19. Nadal nie widzę, czym moglibyśmy się ukłuć. Czym się możemy ukłuć? Dobre pytanie. Troszeczkę jestem teraz w kropce, powiem wam sobie, nie? I trochę też nie wiem. Trochę też nie wiem.
Dobra, słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. Ja się zastanowię, co tutaj możemy zrobić, ale pewnie w ogóle zakończymy grę w następnym odcinku. Raczej nie dłużej. Raczej nie dłużej. Chyba jest pełna gówna. Pewnie. Myślę, że ostatni odcinek będzie pewnie w następnym odcinku. Inaczej nic więcej już z tej gry nie wyciągniemy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu Grauda Shira. A my się widzimy w następnym odcinku z Barnhouse Lane. Trzymajcie się. Hej, hej.